Dobra, króciutką scenkę. Dobra, króciutką scenkę. A my na razie się zmywamy, nie? Bo tam mam parę rzeczy do załatwienia. No to pa! Wyklikowałam. O rany. Ale was tu dużo. A Kaczuś to gdzie jest? Bo ja go nie widzę. Widzicie gdzieś Kacusia? Nie. No to gdzie jest ten Kaczuś? No przecież mnie ktoś wołał, nie? To wiecie co? To ja się mu schowam. Ale wy nic nie mówcie, dobra? Ale tacy, ale tu was dużo. Słuchajcie, ja się umówiłem tutaj z Tolą. Taka z kucykami dziewczynka. Czy widziałyście dzieci tą dziewczynkę? Ona to jest taka spryciula, że się non stop mi chowa. I wiecie co? Ja jej sam nie znajdę, bo ja jestem trochę taki gadzia. Pomożecie mi? Okej, dobrze. Jak będę szukał Toli i będę niej blisko, to co będziecie mówić? Ciepło! A jak będę daleko, to powiecie? Zimno! Zimno, super. Okej, dobra, zaczynamy. To gdzie ona jest? Pokażcie. Znalazłem ją. Ja nie mogę. Tak, syfku, nie znalazł. To pewnie wasza sprawka. Nigdy do tej pory nie znalazł mnie tak szybko. Ale tam nic, bo ja w ogóle tu jestem po to, żeby wam powiedzieć, ile prezentów dostałam. No i tak mam lalę, no prawie taka jak ja. No ale jest tu ładniejsza. No i dostałam, wiesz co, jeszcze taki wielki, no taki domek dla lali. I on ma nawet dron. Gosiusia, co ty dostałeś? Jakie prezenty? Ja w ogóle nic nie dostałem, ja nie potrzebuję żadnych prezentów, w ogóle nie wiem po co te święta. Ja nie chcę prezentów, sam sobie dobrze radę, bo ja jestem jaki? Samodzielny. No co ty mówisz, Gosiuś? No przecież ja widzę, że on jest smutny, ale nie przejmuj się, bo to w święta nie chodzi tylko o prezenty. No to jak nie chodzi o prezenty, to po co to w święta w ogóle? Tylko dla prezentów. Po co są te święta? Dzieci, pomożemy Gacysiowi odgadnąć, o co chodzi w tych świętach? No bo o co chodzi w tych świętach? No o co chodzi w tych świętach? Kto się urodził? No Pan Jezus się urodził w te święta. A mało tego, to na pewno wszyscy znacie tą historię, gdzie On się urodził. Nie, w Betlejem. A dokładnie to gdzie? No w stajence. A powiecie mi jeszcze, co tam było w tej stajence? No zwierzątka były, nie? No a jakie? Krokodyle. No co ty gadłeś? Nie? To nie ta historia! No osiołki były! Żyrafy! Żyrafy? Kaczuś! No przecież żyrafy tam nie są! No co są żyrafy? Koniki były w stajence! I osiołek też był w stajence, no! Aha! A słuchajcie, no dobrze, a kto się tam urodził? Ale po co się ten Pan Jezus urodził? No Gacyś, ty mi nie mów, że ty nie wiesz, o co tam chodzi. No nie. No bo Pan Jezus to się narodzi z powodu ludzi, nie? Tak. Ja wam powiem, że my ludzie to jesteśmy jak takie małe owieczki. I jak jesteśmy same, to co się nam może zrobić, no co? No możemy wpaść na przykład się. Do dziury. No do dziury możemy wpaść, a jak wpadniemy do dziury, to co? No nogę sobie możemy złamać. Albo może napaść na nas? Wypik! No co ty, Gacyś, nie bądź taki trasny. My to nie jesteśmy, żeby stracić. No jak są same owieczki, to co jeszcze się może stać? No mogą wpaść w jakieś krzaczki i mogą się podrapać. No i po to właśnie przyszedł Pan Jezus.
jak taki pasterz na owieczek, tak Pan Jezus jest dla nas, no kim? No kim? Pasterze, aha, to ja już rozumiem. Czyli ja jestem taką małą owieczką i Pan Jezus jest moim pasterzem. I On mnie prowadzi, i On mi mówi, co jest dobre, albo co jest złe. Jak podkradam cukierki mamusi, to jest to chyba? No. Cukierki są dobre, ale to jest chyba złe. Już wiem, już wiem. To Pan Jezus jest takim pasterzem moim. No super. I ja mogę z Nim sobie porozmawiać nawet. No tak. A jak się nazywa taka rozmowa z Panem Jezusem? No, modlitwa, super. Ale mamy modlitwę czytaki, nie? No. Fantastyczne. No one wiedzą, a ty nie wiedziałeś. To fajnie. To znaczy, że tak. Pan Jezus jest moim pasterzem. Ja sobie z Nim mogę porozmawiać. Tak. To Pan Bóg mi dał Pana Jezusa jako taki jeden wielki prezent. Super to jest prezent, bo to jest mój największy przyjaciel. No pewnie. Przyjaciel każdego człowieka. Super, no teraz to już chyba coś wie, o co chodzi w tych świętach, nie? A to ja Ci teraz powiem, możemy iść razem i pobawić się moimi prezentami, bo Pan Bóg na pewno by chciał, żebym się z Nim podzieliła, nie? No moimi prezentami, nie? Lalką. Lalo, nie, ale mam auto dla Lali.